Dzień dobry, Vanessa Szydzik. Zapraszam na pierwszą kronikę w nowym roku. Na początek relacja z rozpoczętego w tym tygodniu turnieju w piłkarzyki stołowe. Popatrzmy, co ma dla nas Marta. Jesteśmy na turnieju w piłkarzyki stołowe. Zobaczcie, co tu się dzieje. A teraz specjalny komunikat z biblioteki szkolnej. Wszystkich czytelników i sympatyków książek zapraszamy do włączenia się w akcję Podaruj książkę bibliotece. Akcja skierowana jest do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Celem akcji jest wzbogacenie księgozbioru o ciekawe pozycje książkowe, co przyczyni się do rozwoju czytelnictwa w naszej szkole i wzbogacenia szkolnego księgozbioru. Jeżeli przeczytałeś lektury lub książki, które chcesz polecić innym, daj im drugie życie i oddaj je do biblioteki. Nie skazuj ich na zapomnienie i zarastanie kurzem na półce Twojej domowej biblioteczki. Wystarczy nawet jedna uwolniona książka z Waszej kolekcji. Przekazane książki będą służyć innym czytelnikom. Książka otrzyma drugie życie i sprawi radość innym. Ale pamiętaj, zanim podarujesz książkę bibliotece, zapytaj o zgodę rodziców. Akcja trwa od 15 stycznia do końca lutego 2024 roku. Książki można przynosić do szkolnej biblioteki. Mamy nadzieję, że akcja spotka się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem. Za wszystkie dary już dziś serdecznie dziękujemy! Czas na kolejną część z serii Dobre maniery łamią bariery. Zapraszam! Jak okradziono królika? W internecie królik siedział, by świat o nim się dowiedział. Dodał swoje zdjęcia w chistkę wraz z imieniem i nazwiskiem. Podał jeszcze adres domu, wzrost, wiek, numer telefonu, długą listę swych talentów i numer dokumentów. Teraz królik łezki leje, bo okradli go złodzieje. Nie pisz zatem za nic w świecie swoich danych w internecie. A teraz kolejna piłka w palcu Niko. Oddaję głos Nikodemowi. Cześć, Nikodem Foremski zapraszam na piąte wydanie magazynu piłkarskiego. Od ponad 10 lat na całym świecie fani futbolu spierają się Messi czy Ronaldo. Przed świętami Lena przedstawiała postać Leo Messiego. Dziś opowiemy o jego wielkim rywalu Cristiano Ronaldo. Ronaldo, portugalski napastnik, urodził się 5 lutego 1985 roku. Swoją seniorską karierę zaczął w Sportingu Lizbona w 2002 roku. Już rok później grał w Manchesterze United. Angielski klub opuścił w 2009 roku i przeniósł się do Realu Madryt, gdzie występował do 2018. Potem 2 lata we włoskim Juventusie, roczny powrót do Manchester United i wreszcie początek piłkarskiej emerytury w arabskim klubie Al Nassr. W swojej karierze Ronaldo strzelił aż
850 goli i zagrał aż 800 meczów. W 2016 zdobył z Portugalią Mistrzostwo Europy. Jest laureatem 5 złotych piłek i 4 europejskich złotych butów. Popatrzmy przez chwilę na bramki i grę wspaniałego Portugalczyka. Na koniec tradycyjnie kalendarium. 12 stycznia urodził się reprezentant Polski w latach 2002-2007, Grzegorz Rasiak. To wszystko na dziś. Za 2 tygodnie spotka się z Wami Lena. Czas na premierę nowego cyklu. Mamy nadzieję, że przyda się ono wszystkim uczącym się języka angielskiego. Oto pierwsza część serii Zosia i angielskie idiomy. Patrz, jaki fajny rower. It's not my cup of tea. Co? Cup of tea? Przecież to rower. Ani filiżanka herbaty. No ty nie wiesz? It's not my cup of tea oznacza, że to jej po prostu nie interesuje i nie ciekawi. Pan dyrektor Piotr Cieślik zaprezentuje teraz kolejne przysłowie. Posłuchajmy. Dzień dobry. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Do widzenia. Na zakończenie kolejna część naszego programu geograficznego. Zuzia już czeka w kawiarence pod globusem. Zuzanna Mateńko. W kolejnym odcinku Kawiarenki pod Globusem przenosimy się do Azji. Zapraszam do Mongolii. Mongolia to duże azjatyckie państwo, które zajmuje powierzchnię ponad 1,5 miliona kilometrów kwadratowych. Jest to jednocześnie jeden z najsłabiej zaludnionych terenów na świecie. Mongolię zamieszkuje nieco ponad 3 miliony osób. Stolicą państwa jest miasto Ulan Bator. Mongolia może poszczycić się bogatą historią. XIII-wieczne Imperium Mongolskie swoim zasięgiem obejmowało ogromne tereny Azji, Bliski Wschód, a nawet część Europy Wschodniej. Było to drugie największe imperium w historii świata. Mongolski klimat charakteryzuje się skrajnymi temperaturami. W najcieplejszych miesiącach przekraczają 30 stopni Celsjusza, zimy są srogie i mroźne. Najniższe temperatury mogą wynosić minus 50 stopni Celsjusza. Południową część kraju zajmuje obszar Gobi, jednej z największych pustyni na świecie. Warto wiedzieć, że Gobi jest miejscem, gdzie znajduje się mnóstwo szczątków dinozaurów. Odkryto tam również pierwsze w historii jaja tych prehistorycznych gadów. Mongolia nie bez powodu nazwana jest krajem błękitnego nieba. W ciągu roku można tu liczyć nawet na
250 słonecznych, bezchmurnych dni. To wszystko na dziś. Do zobaczenia! Przepraszamy wszystkich fanów serialu Wieża. Dziś nie zobaczycie kolejnego odcinka. Zimowe przeziębienie dopadło realizującą zdjęcia do filmu Julkę. Jak widzicie, zastępuję też wprowadzenie dzisiejszej kroniki. Rozchorowała się również jedna z głównych aktorek. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Zapraszam za 2 tygodnie. Do zobaczenia!